Hejka, więc dzisiaj mamy dla was kolejnego daily vloga i jak to zwykle u nas będzie to taki luźny, spontaniczny vlog. I jak widzicie, może jeszcze mam trochę mokre włosy, ale przed chwilą mam, ale uwaga, uwaga, dzisiaj będzie coś takiego fajnego dla osób, które lubią Martę w kuchni, tak? Bo dzisiaj Marta, a ja będę jej taką pomocnicą, będzie robić naleśniki Fluffy. Także dzisiaj będzie pojedzone u nas. Mega dużo osób nas o takie filmy prosiło, takie bardziej kulinarne. Postanowiłyśmy je zrealizować, bo nie chciałyśmy takiej serii tworzyć, bo jednak szczerze nie czujemy się jakoś za bardzo, żeby robić serię z gotowania. Także za chwilę idziemy robić naleśniki i pokażemy wam, jak to wszystko działa. Dobra, naleśniki są już zrobione. My właśnie już jesteśmy po tak naprawdę kilka godzin po tym, jak robiłam naleśniki, dlatego że bateria padła i w ogóle aparat się wyłączył. Nie zdążyłam wam też pokazać, jak piekłam, bo wiadomo, pierwszy naleśnik wychodzi najgorzej i mój nawet nie wyszedł okrągły. On mi się tak złamał w połowie. Właśnie one czasem się tak jakby łamią, ale naprawdę były pyszne. Tyle, że wiadomo, pierwszy wygląda najgorzej. Im więcej robicie, tym macie większą wprawę. Ja na przykład tak mam, tak samo jest w cienkich naleśnikach i tak samo jest w tych grubszych. Ogólnie przepis znajdziecie, wszystko będzie w opisie, co, jakie składniki i tak dalej. Hejka! My właśnie skończyłyśmy nagrywać jeden film, który będzie po tym vlogu. Tak, ogólnie mamy kolejny dzień. Vlog. Tak, kolejny dzień, dlatego że z tamtego dnia mamy jakieś 3 minuty. Tak, bo bardzo ja szukałam to. Bo ogólnie wczoraj nagrywałyśmy ten film, ja już zdążyłam go zmontować i wyszły tylko 3 minuty, także dzisiaj mamy kolejny dzień. I co, nagrałyśmy film, który będzie później. No i właśnie tak jak wcześniej wspomniałyśmy, skończyłyśmy nagrywać filmik i jak zwykle u nas jest mega, mega bałagan. Zresztą zobaczcie. Ta-dam. Tak wygląda u nas po nagrywkach. Potem to wszystko trzeba ustawiać, jest mega masa z tym pracy, ale wiecie, teraz jest tak jeszcze około 14, także aż takiego bałaganu nie ma, bo jak nagrywamy film już tak wiecie, po 16, to niestety musimy rozstawiać z lampy. Jak my tutaj rozstawimy lampy, to na maksa. No to już, no, już swoją drogą, ale tak naprawdę nie ma jak przejść przed nagraniem filmu, bo oczywiście jak zwykle chciałyśmy nagrywać film, ale nam się bateria rozładowała, to jest u nas w sumie standard. I właśnie przez ten czas, jak ładowała się bateria, to Marta myła pędzlem. Tutaj czyściła toaletkę, oczywiście możecie zobaczyć, że tu jest pusto. A ja co robiłam? Wyjęłam swoje buty i próbowałam je wyczyścić. Nie chcę wam ich tak z bliska pokazywać, bo są mega brudne. Udało mi się na razie umyć tylko, wiecie, ten spód. I robiłam to 1,5 godziny. I tutaj jeszcze te buty muszę wyczyścić, jeszcze swoje sandałki, jakieś takie białe mam w... Białe, oczywiście teraz, pierwotnie były białe, teraz oczywiście już mają pełno kurzu na sobie, także... Ja powiem ci szczerze, że wątpię, że te białe doczyścisz. Tak? Także ogólnie... Jeśli oczyścisz je do białego, to możesz w vlogu pokazać. No, także ogólnie planuję to wyczyścić w najbliższym czasie. Opowiem wam, że ja mega nie lubię tego robić, ale kiedyś się trzeba za to zabrać, ale wiem, że i tak nie zdążę, bo mamy, teraz jest już jakoś po godzinie 14, a dzisiaj ja akurat mam zajęcie na godzinę 17, ale w sumie... Krótko dosyć, bo do 20:15. Także to jest
mega krótko, w sumie mamy tylko jeden przedmiot. Także w sumie się za to nawet nie biorę, po prostu zrobię to jutro, bo mam cały weekend wolny. Także wiecie, wtedy to ogarnę. No dobra, tyle. Ogólnie wyszłam sobie teraz na chwilę na dwór, bo chciałam zobaczyć, jaka jest pogoda, bo wiecie, bo niedługo muszę wyjść. I chciałam się ubrać mniej więcej odpowiednio do pogody. I pozytywnie się zaskoczyłam. Jest mega ciepło jak na taką porę roku. Troszeczkę wieje wiatr, ale ogólnie jest mega ładna pogoda. Nie wiem, czy wy to widzicie przez kamerę. Pewnie tak dobrze tego nie widać, ale naprawdę jest mega. No a w związku z tym, że byłam wczoraj, w sumie byłyśmy z Martą na zakupach. Bardzo rzadko nagrywamy haule. Pokażę wam, co kupiłam w ostatnim czasie. Także pierwsza rzecz typowo kosmetyczna to odżywka. Powiem wam, że ogólnie jakoś tydzień temu skończyła nam się odżywka, jakoś nigdy nie było po drodze nam, żeby ją kupić, zawsze zapominałyśmy i w końcu kupiłyśmy nową odżywkę i ona jest z Garniera. Ogólnie używałam już jej wczoraj. Ciężko mi się wypowiedzieć coś na ten temat, wiadomo, po jednym użyciu. Dalej kupiłam sobie torebkę i tak naprawdę kupiłam ją na szybko, bo pewnego dnia byłam w galerii coś załatwić i stwierdziłam, kurczę, przecież ja musiałam kupić torebkę. Miałam sobie taki dzień, że nie miałam ochoty na zakupy, ale miałam w podświadomości to, że muszę mieć jakąś torebkę. No nie mam żadnej takiej wielkości, tak? I weszłam do pierwszego lepszego sklepu, akurat był to Sinsay, i kupiłam obojętnie jaką torebkę. W sumie spontaniczne decyzje, bardzo często tak robię. Ogólnie jest mega spoko, ale na co ja nie zwróciłam uwagi przy jej zakupie? Na jej ciężar. Bo ogólnie sama w sobie torebka jest mega ciężka, wiecie, mi jakoś to nie przeszkadza. Ale na przykład Marta na to mega zwraca uwagę. I jeśli chodzi o jej cenę, to na niej była jakoś droga, bo kosztowała 90 zł. I tutaj mamy standardowo dwie kieszonki. I wiecie, tu jest taka mega duża. I tutaj mamy zamek. I wiadomo, tutaj jest taka duża kieszonka. No i ogólnie prezentuje się ona tak. I ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam. Byłam w tym w New Yorkerze i kupiłam sobie spodnie. Były one przecenione z 130 zł na niecałe 90, na 89,95. I jak widzicie, są tu takie zwykłe czarne spodnie. I co je odróżnia, to te wyszycia na nogach z obu stron. Ja właśnie wróciłam ze szkoły, bo byłam też dzisiaj w szkole. Ogólnie dzisiaj mega szybko skończyłam zajęcia. Teraz sobie zajadam tutaj, położyłam sobie donata, już zjadłam Oreo. Poprosiłam ją, żeby kupiła mi w Pepco takie termosy. Nie, to nie są termosy. Takie kubki termiczne, ponieważ ostatnio w Pepco weszły takie kubki termiczne i one są od dzisiaj, bardzo szybko schodzą, ale też pokażę wam, co sobie kupiłam w New Yorkerze, bo wczoraj już wam Kasia mówiła, że byłyśmy w New Yorkerze, ogólnie byłyśmy w galerii i też sobie kupiłam spodnie, dlatego że w ogóle nie wiecie, co ja sobie powiedziałam na początku, na końcu wakacji powiedziałam sobie, że już nie kupię sobie spodni, ale kupiłam, ale jak zobaczycie, jakie spodnie kupiłam, to się złapiecie za głowę. Dlatego że kupiłam takie spodnie i słuchajcie, to są zwykłe spodnie, ale nie wiem, czy widzicie ten kolor, mam już w podobnych kolorze chyba 3 pary spodni, ale powiem wam, że jedne są na mnie troszeczkę za szerokie i słabo je noszę, a te są właśnie fajne, bo one są jak widać, to w ogóle nawet widać w kamerze, że one są bardzo, bardzo wąskie, szczególnie tutaj i wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi się w nich nie wcisnęło, dlatego one jeszcze zostały, to jest rozmiar 26 i niestety są na mnie delikatnie przy duże, jakkolwiek to brzmi, ponieważ tutaj na nogawkach są jeszcze. Po prostu nogawki są troszeczkę zbyt szerokie. Po prostu te łydki nie są aż tak bardzo obcisłe, ale tutaj fajnie się wszystko wygląda i ogólnie spodnie są bardzo wygodne. Są z takiego fajniejszego materiału. Na pewno nie z takiego, co wiecie, co się szybko spierze. No i ogólnie była też mega na nie promocja, bo one kosztowały 69,95, zawsze takie dziwne końcówki. Więc w sumie za taką cenę nie mogłam się oprzeć. I powiem wam szczerze, że zapomniałam o tym vlogu, już zmyłam makijaż. Dobra, także jak widzicie, my już wróciłyśmy. Ubrałam te nowe spodnie, które wam pokazywałam. No u was, dla was to jest przed chwilą. Ogólnie mega mi ciężko pokazać tutaj cokolwiek. Zobaczcie, to mniej więcej wygląda u tych haftowania tak. I widzę, że na kamerze to nie wygląda zbytnio atrakcyjnie. Na początku też nie byłam coś do tych spodni przekonana, ale właśnie potem Marta mnie jakoś skusiła. Nic wam nie nagrało się poza domem, bo nie było okazji. Ja mam telefon rozładowany, nie wiem, czy wy to zobaczycie. Mam tylko 14% tak? baterii. I ogólnie jedna z was na Instagram, na Snapchacie poprosiła nas, abyśmy pozdrowiły. Także pozdrawiamy Julię. Ogólnie nigdy tego nie robimy, ale jak
akurat nagrywałam daily vloga i w sumie akurat jeszcze go nie zakończyłyśmy, to możemy to zrobić, także pozdrawiam. Że widzimy się w kolejnym filmie, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Pa!